Szczęść Boże, Justyna Kendra. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Dziś ostatni dzień, w którym można złożyć protest wyborczy dotyczący wyborów prezydenckich. Należy to zrobić osobiście w Sądzie Najwyższym lub wysłać protest pocztą. Do wczorajszego popołudnia zarejestrowano 60 takich protestów. Protest wyborczy może dotyczyć naruszeń, które miały miejsce zarówno w czasie głosowania w pierwszej turze wyborów prezydenckich, jak i w drugiej turze. Prawo wniesienia protestu przysługuje przewodniczącemu komisji wyborczej, pełnomocnikowi wyborczemu oraz wyborcy, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania. Protest jest dopuszczalny tylko na piśmie podpisanym przez osobę wnoszącą protest. Nie można go wysłać ani mailem, ani przez ePUAP. Protest wyborczy można złożyć osobiście w siedzibie Sądu Najwyższego dziś do godziny 16 lub wysłać pocztą. Protest przeciwko wyborowi prezydenta wnosi się do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. PKW ogłosiła wyniki w poniedziałek. Andrzej Duda uzyskał 51,3% głosów, Rafał Trzaskowski 48,97%. Uchwałę w sprawie ważności wyboru prezydenta Sąd Najwyższy podejmuje w ciągu 21 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez PKW. Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. O odwołanie ministra wnosiła Koalicja Obywatelska. Wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro złożyło 10 posłów Koalicji Obywatelskiej. Pan minister Ziobro jest jedną z najczarniejszych postaci tego rządu. To, w jaki sposób zarządzana jest prokuratura i w jaki sposób wykorzystywana jest politycznie prokuratura, moim zdaniem jest dyskwalifikujące. Upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości i podporządkowanie go władzy wykonawczej to główne zarzuty, jakie opozycja stawiała ministrowi. W Sejmie toczyła się burzliwa dyskusja. Jest pan najgorszym ministrem sprawiedliwości w historii Polski. Wniosek poparła także Lewica, Konfederacja oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Nieudolność, kolesiostwo, ustawy pisane na kolanie. To dziękuję. Jest wizytówka Zbigniewa Ziobro. Czas naprawdę przestać uprawiać cyniczną politykę na wymiarze sprawiedliwości, a wziąć się za jego naprawianie. Minister sprawiedliwości odpierał zarzuty. Skala zarzutów, którą państwo tutaj podnosicie, jest niczym innym jak oceanem zakłamania. Partia rządząca przedstawiła pozytywne zmiany, które nastąpiły w wymiarze sprawiedliwości po objęciu stanowiska przez Zbigniewa Ziobro. Ostatnie lata to czas bezwzględnej walki i wojny z aferzystami. Odbierany jest majątek kartelom narkotykowym i mafią. Wprowadzono zbrodnię VAT-owską. Zaostrzono kary dla pijanych kierowców. Prowadzono rejestr pedofilów. Państwa stosunek do aferzystów jaki był? No to jest podstawowa różnica. Wyciągnęliście ich samoloty, ich interesy, a my odbieramy im majątki, wsadzamy ich za kratki. W obronie ministra sprawiedliwości stanął także premier Mateusz Morawiecki. Podajcie chociaż jeden przykład. Podajcie chociaż jeden przykład upolitycznienia sędziego, sądu lub jakiegoś wyroku. Nie proszę o 50. Nie proszę nawet o 5. Podajcie jeden przykład. Milczycie? Nie potraficie. Tyle w temacie upolityczniania wyroku. Ostatecznie Sejm odrzucił wniosek Koalicji Obywatelskiej. Głosowało 451 posłów, 217 za, 232 przeciw, 2 się wstrzymało. Wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Przeciwko dymisji ministra sprawiedliwości głosował cały klub Prawa i Sprawiedliwości. Za głosowały wspólnie Koalicja Obywatelska, Konfederacja, Lewica i PSL. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 2 osoby podejrzewane o stworzenie piramidy finansowej. Blisko 1000 osób miało w niej stracić około 250 milionów złotych.
Funkcjonariusze CBA zatrzymali w Warszawie dwóch prezesów zarządu jednej ze stołecznych spółek. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie zbudowania i zarządzania tzw. piramidą finansową w latach 2018-2020. Agenci przeszukali miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej zatrzymanych. CBA chce zabezpieczyć dokumentację i przedmioty mogące stanowić dowód w sprawie oraz majątek zatrzymanych. Śledczy ustalili, że spółka oferowała klientom inwestycje na rynku nieruchomości w formie obligacji oraz sprzedaż udziałów w spółkach. Na podstawie ustaleń funkcjonariuszy CBA stwierdzono, że znaczna część środków finansowych została przeznaczona na inne cele niż te, które zostały wskazane w warunkach emisji obligacji. Do końca 2019 roku wyemitowano obligacje na kwotę nie mniejszą niż 531 milionów złotych. Z ustaleń wynika też, że pomimo pogarszającej się dynamicznie sytuacji finansowej spółek, osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw kontynuowały zbywanie udziałów i obligacji klientom. CBA ocenia, że miały przy tym świadomość ryzyka braku możliwości wypłaty zainwestowanego przez obligatoriuszy i udziałowców kapitału oraz wynikających z niego odsetek. Sprawa jest rozwojowa. Prokuratura Regionalna w Gdańsku postawiła zarzuty kolejnym trzem osobom zaangażowanym w wyłudzenie unijnych środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Jak poinformowała prokuratura regionalna w Gdańsku, zatrzymane osoby są powiązane z firmą nowych technologii z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Podejrzani uzyskali dofinansowanie w wysokości ponad 300 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły z dotacji celowej budżetu krajowego i Komisji Europejskiej. Jak się okazało, beneficjenci projektu oszukali pracowników centrum, przedstawiając dokumenty o swojej rzekomo dobrej sytuacji ekonomicznej. W rzeczywistości byli niewypłacalni już 8 lat temu, teraz ciążą na nich poważne zarzuty. Wyłudzenie dotacji, posługiwanie się nieprawdziwymi dokumentami oraz niezgłoszenie upadłości. Jeden z zatrzymanych podejrzewany jest także o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i próbę wyłudzenia dodatkowych 56 milionów złotych. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia. Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie ministrów obrony narodowej Polski i Niemiec. Głównymi tematami rozmów były konieczność zwiększenia mobilności wojsk, relacje transatlantyckie, a także rola Unii Europejskiej i NATO w polityce obronnej. Minister obrony Niemiec złożyła wczoraj pierwszą wizytę w Warszawie od czasu pandemii koronawirusa. Zarówno niemiecka minister, jak i minister Mariusz Błaszczak zgodzili się co do roli Unii Europejskiej w polityce obronnej. Bardzo się cieszę, że jesteśmy zgodni co do sprawy fundamentalnej, że Unia Europejska nie powinna rywalizować z Sojuszem Północnoatlantyckim, a że te umiejętności, te zdolności powinny być uzupełniane, bo to jest właśnie gwarancja bezpieczeństwa całego kontynentu. Minister podkreślał, że wojska obu państw prowadzą wspólne ćwiczenia. To właśnie Polska i Niemcy wraz z Danią są państwami założycielskimi dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie, zwracał uwagę minister Mariusz Błaszczak. Z kolei minister obrony Niemiec podkreślała, że relacja dwustronna Polski i Niemiec leży we wspólnym interesie obu państw, podobnie jak współpraca na arenie międzynarodowej. Byliśmy zgodni, że NATO, a zwłaszcza więź transatlantycka, jest i musi pozostać kamieniem węgielnym naszej architektury bezpieczeństwa. Byliśmy także zgodni, że musimy nadal pracować nad wzmacnianiem europejskiego filaru NATO i jeszcze bardziej zacieśniać naszą współpracę. Ministrowie wyrazili wspólny pogląd na zwiększenie budżetu Unii Europejskiej, który będzie przeznaczony na tzw. mobilność wojsk. Już teraz tylko od podpisu prezydenta Andrzeja Dudy zależy, czy niektóre zbrodnie komunistyczne nie przedawnią się 1 sierpnia tego roku. Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o IPN. Tymczasem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej chce, aby pion śledczy ścigający zbrodnie komunistyczne i niemieckie był wyłączony z IPN-u i przeniesiony do prokuratury powszechnej. 1 sierpnia tego roku zgodnie z obowiązującą ustawą o IPN miały przedawnić się niektóre zbrodnie komunistyczne. Środowiska działaczy opozycji niepodległościowej w PRL-u zaapelowały do polityków o szybką zmianę prawa, mówi Krzysztof Wyszkowski, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych. Nieprzedawnianie zbrodni ludobójstwa, a zbrodnie komunistyczne niewątpliwie należą do tej kategorii zbrodni, jest standardem całego wolnego demokratycznego
współczesnego świata. Gdyby nie doszło do zmiany prawa, wówczas państwo polskie przestałoby ścigać funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji, którzy prześladowali przeciwników PRL-u. Nie ścigano by za aresztowania, pobicia, nękania, zastraszanie, zwolnienie z pracy z powodów politycznych, podkreśla rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie dr Jerzy Bukowski. Być może jak ktoś ma ponad 90 lat, to wystarczy, żeby on uzyskał wyrok skazujący, który wyraźnie pokazuje, że ten człowiek był zbrodniarzem, a nie trzeba go już sadzać do więzienia. Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy o IPN. Teraz trafia ona do podpisu prezydenta. Tymczasem kolegium Instytutu postuluje, aby pion śledczy IPN-u, który ściga zbrodnie popełnione przeciwko narodowi polskiemu, przenieść z Instytutu do prokuratury powszechnej. Pomysł ten popiera członek kolegium Krzysztof Wyszkowski. Rada IPN-u i kolegium IPN-u od dawna postulowały, żeby przywrócić normalność w tym sensie. Jak mówię, to jest przeżytek z okresu jeszcze PRL-u. Działająca w IPN Główna Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu jest następczynią komisji, która od 1945 roku badały zbrodnie hitlerowskie. Sprawę przeniesienia pionu śledczego z IPN-u do prokuratury powszechnej należy przedyskutować, zauważa poseł PiS-u Arkadiusz Mularczyk. Wysłuchać się w argumenty kolegium IPN-u, prezesa IPN-u, także na komisji argumenty, które ma główna komisja i wówczas decyzję podjąć. Dziś już nie ma spektakularnych procesów dotyczących zbrodni komunistycznych. Nie bez znaczenia jest też zmiana przepisów dotyczących przedawnień, mówi były członek kolegium IPN-u profesor Mieczysław Ryba. Zawsze jest pytanie, czy to powinno być jako odrębna struktura, czy też po prostu, skoro zbrodnie komunistyczne są wciąż nieprzedawnialne, jest też zmiana ustawy dotycząca przedłużenia tego okresu, no to być może można to spokojnie też obsłużyć po linii zwykłej prokuratury. W Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzonych jest obecnie 431 postępowań w sprawach o zbrodnie komunistyczne. W 300 z nich zastosowano kwalifikacje jako zbrodni przeciwko ludzkości, które nie ulegają przedawnieniu, dotyczą na przykład mordów sądowych. Pozostałe sprawy, gdyby nie udało się wprowadzić w życie obecnej nowelizacji, byłyby zagrożone. Burmistrz Nowego Jorku podpisał ustawę o reformie policji. Funkcjonariuszom zostanie odebrana część uprawnień. To reakcja na protesty po śmierci czarnoskórego mężczyzny George'a Floyda. Tymczasem w wyniku ostatnich zamieszek rannych zostało kilku policjantów, w tym szef nowojorskiej policji. Niedługo miną 2 miesiące, odkąd czarnoskóry mężczyzna George Floyd zmarł podczas policyjnej interwencji w amerykańskim Minneapolis. Wydarzenie doprowadziło do masowych protestów, które szybko przerodziły się w zamieszki. W odpowiedzi na rozboje wielu Amerykanów organizuje marsze pokoju. Wczoraj ulicami Nowego Jorku przeszli działacze społeczni, duchowieństwo oraz policja. Pochód został jednak zatrzymany przez czarnoskórych bojówkarzy. Na nagraniu widać, jak czarnoskóra osoba uderza policjanta w głowę metalową pałką. W sumie zaatakowano 4 funkcjonariuszy, w tym szefa nowojorskiej policji. Tymczasem burmistrz Nowego Jorku podpisał ustawę o reformie policji, która ogranicza uprawnienia stróżom prawa. Podczas zatrzymania agresywnej i niebezpiecznej osoby funkcjonariusze nie będą mogli m.in. przyduszać zatrzymanych. Zdaniem policji zaproponowane rozwiązania nie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa. I na teraz to wszystko. Więcej w południe po modlitwie Anioł Pański. Do zobaczenia z Panem Bogiem.